cały schemat będzie zawierał się w takiej sekwencji neoklasycznej, która składa się z akordów A-moll, D-moll, G-dur, C-dur, F-dur, D-moll, półzmniejszony As i A-moll z powrotem. Schemat jest bardzo prosty. Łatwo go zapamiętać. Będą się tylko zmieniać palce. Pokazuję w wolnym tempie. Następnie skipping. Jeszcze raz. Samym legatem to zagrać, ale nie ma sensu. Zobaczcie, jak jeszcze kostkuje, to jest dość istotne. Następnie przeniesiemy się do dźwięku D. Będzie dokładnie ten sam schemat. Tu jest nasze D. Czyli mamy A-moll i D-moll. Teraz będziemy mieć akord G-dur. I tu będzie schemat nieco inny. Zagramy sobie go w wyższym rejestrze, będzie ładniej brzmiał. Tu jest nasze G, czyli najpierw będzie tercja wielka, skipping, odwrotnie teraz mała, i oczywiście skipping up, pokazuję wolno. Zagram. A teraz będzie akord C-dur, czyli tym samym schematem. Mamy C, od niego tercja wielka w górę, czyli E i... Teraz F-dur, takim samym schematem. F. Wracamy do D-molu. Ten układ już umiemy. Teraz półzmniejszone As. A-moll, tylko już nie w tym miejscu, tylko w tym. Wolno. Thank you.
Mam nadzieję, że podobał Wam się ten patent.